Pozdrawiamy z Porto Santo. Przyjechaliśmy tutaj na kilka dni spędzić między innymi Wielkanoc i zobaczyć tą piękną wyspę. Zrobiliśmy sobie takie mini wakacje, ponieważ to jest idealna wyspa właśnie na wakacje. Piękna, długa, szeroka plaża. To jest coś, czego brakuje na Maderze. Tak, bardzo zdecydowanie tam są tylko czarne lub kamieniste plaże, a tutaj mamy 9 km szerokiej plaży. I to tylko dla nas. Dobra, zapraszamy Was na najnowszy odcinek, gdzie pokażemy Wam piękno tej wyspy. Madery można się dostać na Porto Santo na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest lot samolotem. Trwa całe 7 minut. Samoloty są dwa dziennie. Kosztuje to około 100 euro. Drugim sposobem dotarcia na Porto Santo jest rejs prom, na którym właśnie jesteśmy. Wypływa on rano z portu Funchal i po około 2,5 godziny melduje się w porcie na Porto Santo. Prom ma bardzo fajną nazwę Lobo Marino, czyli lew morski. Pływa od kilkudziesięciu lat pomiędzy wyspami. Zabiera na pokład prawie 1000 osób. Ma 7 pokładów, kino, kilka restauracji, pierwsza klasa. Ogólnie full wypad. Wyszło słońce. Baza noclegowana na wyspie nie jest duża, ale tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. My zatrzymaliśmy się w tym hotelu za mną, czyli Villa Baleira w zachodniej części wyspy. Dużym plusem jest to, że jest zaraz przy plaży, wystarczy tylko przejść przez drogę lub tunelem. Jest w spokojniejszej dzielnicy, na bardzo spokojnej wyspie, więc naprawdę tu się nic nie dzieje. Do centrum mamy jakieś 3 km. A i to, że tutaj jest tak spokojnie, nie jest powodowane tym, że tu jest tak zawsze. No niestety jest COVID i normalnie w okolicach świąt wielkanocnych ta wyspa przeżywa oblężenie głównie Maderczyków i trochę turystów tutaj przyjeżdża i Portugalczyków z kontynentu. No ale niestety jest COVID i jest naprawdę bardzo, bardzo małe obłożenie. Słuchajcie, sobie na przepięknej plaży. Ma ona 9 km, jest cała piaszczysta, co jest totalnie inne niż na Maderze, gdzie mamy większość plaż kamienistych albo sztucznych. I najważniejsze, jesteśmy tutaj zupełnie sami. Zobaczcie za mną. Przeszliśmy przez prawie całą wyspę, jesteśmy w jej stolicy. Idziemy właśnie wypożyczyć skuter z jednej wypożyczalni. Zobaczymy, jakie są ceny, na co się zdecydujemy i zaraz Wam o tym wszystkim powiem. To mamy skutery, zostały tylko 125, 50, już są wszystkie wypożyczone. Powiem Wam, że ceny są dosyć wysokie, bo za dzień 125 to jest aż 30 euro, każdy kolejny 27 i 50 25 euro, a każdy kolejny 23 euro. Dojechaliśmy na nasz pierwszy punkt widokowy, Pico das Flores, na zachodniej części wyspy. Super miejsce na zachód słońca. Nie wiem, czy dzisiaj będzie, a jak nie trafimy na zachód słońca, dzisiaj to będziemy polować innym razem. Jest tutaj po pierwsze jakiegoś gościa, to zobaczymy kogo. Francisco José Peyle da Costa Maia. Artysta malarz. Jestem w stolicy wyspy Villa Baleira, ale zanim Wam o niej opowiem, mała ciekawostka. Otóż jak Portugalczycy przypłynęli z kontynentu zaludnić tą wyspę, nie wiedząc co zastaną na tej wyspie, wypuścili króliki, żeby sprawdzić, czy nic im się nie stanie, czy są to dobre warunki do życia. Króliki tak bardzo się rozmnożyły, że kilkadziesiąt lat później skutecznie uniemożliwiały zasiedlanie kolejnej części wyspy. I teraz jeżdżąc po wyspie, chodząc szlakami, można zobaczyć je gdzieś ukrywające się w krzakach, czy biegające po polach. Charakterystycznym miejscem w stolicy jest molo, które wbija się kilkadziesiąt metrów w ocean.
kojarzy tego jegomościa. Mała podpowiedź, był to żeglarz, podróżnik, odkrywca i mieszkał na tej wyspie. To nie kto inny jak Krzysztof Kolumb, który kilka lat spędził na tej wyspie pod okiem władcy tej wyspy Bartolomeo Perestrello. Kształcił się z kartografii i nawigacji, co pozwoliło mu się przygotować do odkrycia Ameryki później, a w dodatku poślubił jego córkę i osiedlił się na tej wyspie. Jedną z bardzo fajnych aktywności na wyspie jest wycieczka Defenderem, nie Jeepem, wokół wyspy, po bezdrożach, off-road. Właśnie jesteśmy na południowym wschodzie wyspy, w miejscu, gdzie nie da się dojechać na skuterze czy normalnym samochodem, ewentualnie na kładzie. Już jest widzieliśmy naprawdę takie widoki, no, których nie zobaczycie. Dokładnie. Skutera. Oczywiście nie ma tu tyle terenów offroadowych, co na Maderze, że można wybierać spośród kilku tras. Tutaj zazwyczaj całą wyspę objeżdża się w jeden dzień i zajmuje to kilka godzin. I naprawdę gwarantuję, że zobaczycie wszystko w ciągu tego jednego dnia. Wschodnią część wyspy, skąd zaczyna się trasa PR1, Verena do Pico Branco i Terrasza. Szlak około 3 godziny w dwie strony, może dwie, zależy się jak to się będzie streszczał, ale bardzo fajne miejsce na wschód słońca, żeby to połączyć, przejść. I tutaj po drugiej stronie, tam gdzie widzicie tą kulę, ten radar, to jest najwyższy szczyt na Porto Santo Pico do Fascio. I tutaj jest drugi szczyt, na który wyjdzie trasa PR2, ale my akurat nie przyjechaliśmy dzisiaj, żeby robić ten szlak, tylko jest tutaj naprawdę bardzo fajne miejsce widokowe na północną, wschodnią część wyspy i na zatoki, także zaraz zobaczycie, bo naprawdę jest. Zachodnią część wyspy, na przystanek i czeka na nas jedzonko. Mamy przygotowane tradycyjne portugalskie sushi. Chyba mieszkańcy mają już swoje kuchnie i szukają nowych inspiracji. Także idziemy sprawdzić, co to mamy przygotowane, a miejsce jest, znowu powiem, ładne. Takie miejsca jak to, co widzicie za mną, są na Maderze i na Porto Santo praktycznie co kawałek, ponieważ Maderczycy i Porto Santończycy, chyba tak się wymawia, uwielbiam po prostu spędzać czas na zewnątrz, spotykać się z znajomymi, kempingować, biwakować, czy po prostu siedzieć i rozmawiać. I ostatnio jak byliśmy na wycieczce z Marsją, który jest przewodnikiem górskim, on otworzył swój samochód, a tam przygotowany stół, zestaw do grilla, ze szpikulce do eszpatady, nawet miał jakiś miejscowy alkohol robiony przez jego mamę. A tutaj właśnie jesteśmy w kolejnym miejscu na Porto Santo, gdzie są przygotowane parasole, stoły, świeża woda, tam jest stanowisko do grilla. Obok są jeszcze przygotowane toalety, więc idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu. To wygląda przepięknie. A żal to jeść, tak szczerze mówiąc. Pojedliśmy, popiliśmy, mamy pełne brzuchy, więc czas jechać na naszą część wyprawy. Wytelepać się w Jeepie, w Defenderze, przepraszam, żeby nie było. Wypakujemy się i jedziemy na kolejne szczyty Porto Santo i kolejne wertepy. Powiem
Wam, że offroad na Porto Santo daje radę. Właśnie tam wyjechałem. Potem to jest za mną. Potem się ledwo idzie. A Land Cruiser na zwykłych oponach i Defender na terenówkach przeszły przez to bez większego problemu. Idziemy teraz na szczyt Espigau, skąd roztacza się bardzo fajna panorama 360 na całą wyspę, a wieczorem na zachód słońca. Dojechaliśmy do kolejnego punktu, jest to szczyt Anna Ferrera. Gdzieś tutaj jest ścieżka. Nasz przewodnik mówi, że natura w tym roku przez to, że jest mało turystów, zakryła wszystkie szlaki, ale można tutaj dojrzeć taki prześwit, gdzie kiedyś pewnie ona była. W ogóle Porto Santo jest teraz mega zielone przez ostatnie opady, które były przez od stycznia, grudnia, dosyć częste. Zrobiło się bardzo zielone, jest dużo kwiatów. Jest naprawdę to rzadki widok na Porto Santo, bo normalnie w porze letniej jest bardzo mało opadów. To wszystko jest suche. Nie ma tu nic. Nie ma, tylko drzewa są zielone, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, a reszta to jest taka po prostu wypalona gleba. Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić będąc na Porto Santo, są baseny Porto das Salemas na północy wyspy. Od razu powiem, że jeśli ktoś chce polecać tutaj dronem, sorry. Na tej skale znajduje się zaraz pas startowy, nie ma szans, żeby dron się tutaj wzbił. Najlepiej też tutaj przyjść podczas odpływu, kiedy te baseny rzeczywiście są basenami, a nie jak podczas przypływu, kiedy są zalane wodą i w ogóle nie widać. No dobra, pogoda mogła być lepsza, bo w pewnym słońcu na pewno lepiej wyglądają. Ale zobaczymy, jak prezentują się teraz. Powstały one, jak łatwo się domyślić, na skutek erupcji wulkanu i rozlewającej się lawy potworzyły się zbiorniki, w których teraz jest woda. Tu jest przykład takiej istoty, która nazywa się żeglarz portugalski. Ten już jest co prawda nieżywy, ale jak zobaczycie coś takiego unoszącego się na wodzie, taką bańkę, no nie radzę jej dotykać. Jeśli dotkniecie przez przypadek go bąbla, nic nie powinno się stać, ale zanim ciągnie się tutaj, widać taka długa nitka, nawet może mieć kilkanaście metrów, która bardzo mocno parzy. No i tego jegomościa lepiej unikać w wodzie. No tutaj na plaży właśnie widzimy, że no dużo ich jest wyrzuconych przez fale. Powiem Wam tak, w ciągu ostatnich kilku miesięcy jest to pierwsze miejsce, które dużo lepiej wygląda na zdjęciach niż na żywo. Może kwestia pogody, niskiego poziomu wody, za niskiego. Także nie skreślamy tego miejsca całkowicie, dajemy mu szansę, żeby się kiedyś może w przyszłości zrehabilitowało. Ale jeśli tutaj będziecie, na pewno jest to punkt warty do odwiedzenia. A jeśli nawet nie chce Wam się schodzić tutaj na dół, tam z góry jest droga, są takie dzikie tarasy widokowe i można zobaczyć te baseny, jak wyglądają i czy warto męczyć się schodząc tutaj, czy nie. Mamy piękną, pochmurną pogodę, dlatego jesteśmy w Indii, właśnie jedziemy na snorkeling. Mam nadzieję, że nie zmarniemy, będziemy mieli dosyć grube pianki. No i oczywiście się wypogodzi, ale jak to jest, mówimy, nadzieja matką głupich. Jakie pianki? Pianki takie grube, żebyśmy nie zmarzli. Myśli, że dostaniemy? Mam nadzieję. Haha, mamy pianki, nie zmarzniemy dzisiaj. Surfer? Zimno. Dzisiaj już nie będzie surfować, tylko... No kołacz, ale jak w to wejdę? Ale muszę Wam pokazać, jaki mam zarąbisty nowy kij do GoPro. Zupgrade'owany został mój, moja dojka.
naszym centrum dowodzenia. Jesteśmy w windzie, ogarnęliśmy się po storkowaniu. Zjedliśmy, idziemy na następną aktywność. Jaką jest? Kajakowanie. Pani jest nieprzygotowana, tak, bo nie pływać kajakiem po oceanie. Mam nadzieję, że nas pana nie zmiecie. Gotowa na powrót do maderskiej rzeczywistości? Niestety wakajki się skończyły, trzeba wracać na Maderę. Jeszcze kilka słów o Porto Santo, wyspa, którą naprawdę warto odwiedzić. Jeśli chcesz leniwie spędzić czas, czy aktywnie znajdziesz tutaj coś dla siebie, jest multum opcji do wyboru. A jeśli chodzi o jedzenie, restaurację, trochę drożej niż na Maderze, szału nie ma, ale nie jest źle. Baza noclegowa nie jest duża, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Będąc na Maderze, polecamy wyskoczyć tutaj na 1, 2, góra 3 dni, odpocząć i wrócić zwiedzać dalej Maderę. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku.